Witajcie moi drodzy. Dziś chciałbym przedstawić wam sprawę Grzegorza. Przenieśmy się więc do miejscowości Kościan. Jest to niewielkie miasto położone w województwie wielkopolskim. Liczy około 24 tysięcy mieszkańców. To właśnie tutaj w 2008 roku mieszkał 44-letni wówczas Grzegorz. Mężczyzna ten mieszkał samotnie, w niewielkim mieszkaniu na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Bączkowskiego. Wiadomo, że miał syna, z którym utrzymywał kontakt. Najczęściej spotykali się w weekendy. Grzegorz z zawodu był cukiernikiem, lecz w tamtym czasie był bezrobotny i nieszczególnie podejmował się jakiejkolwiek pracy. Według relacji sąsiadów lubił czasem zaglądać do kieliszka. Niemniej nie stanowiło to jakiegoś problemu dla innych. Nie był wówczas konfliktowy czy agresywny, wręcz przeciwnie, miał wtedy bardzo dobry humor. Owi sąsiedzi twierdzili również, że Grzegorz był spokojnym człowiekiem. Na klatce schodowej zawsze zwracał się do nich grzecznie, mówiąc dzień dobry. Utrzymywał całkiem dobre relacje ze swoimi rodzicami, którzy także mieszkali w tej miejscowości. Nie miał do nich daleko, dlatego też odwiedzał ich dość często. Mimo, że był bezrobotny, wydawał się być w miarę samodzielnym człowiekiem. Dawał sobie radę ze zwykłymi, codziennymi obowiązkami. Zawsze sobie coś ugotował, posprzątał mieszkanie, pozmywał naczynia czy zrobił zakupy. Nie wymagał od życia zbyt wiele, ale przy tym potrafił wokół siebie zadbać. Niekiedy pomagał innym, między innymi sąsiadowi przy remoncie dachu garażu. W porze zimowej często schodził do piwnicy w owym budynku, aby przygotować sobie drewno, którym później palił w swoim piecu. Kamienica była prawdopodobnie starej daty, dlatego każdy z jej mieszkańców musiał we własnym zakresie kupować opał. Grzegorz żył w zgodzie z sąsiadami. Najwyraźniej całkiem spokojne życie mu odpowiadało. Lecz borykał się z pewnym problemem. Była to depresja. Leczył się na nią już od pewnego czasu. Zawsze nawracała jesienią. Z tego powodu brał leki. Pod koniec lata 2008 roku stracił pracę. To jeszcze bardziej wpłynęło na jego stan psychiczny. Po kilku tygodniach, gdy nadeszła jesień, znów musiał zmierzyć się z wcześniej wspomnianą chorobą. Przez to częściej zaczął sięgać po alkohol. Czasami zdarzało mu się spotkać sąsiada, który mieszkał na parterze. Był to Jurek, 56-letni, emerytowany nauczyciel języka niemieckiego. Z racji tego, że mieszkali w jednej kamienicy, znali się bardzo dobrze, chociażby z widzenia. Zwracali się nawet do siebie po imieniu. Od pewnego czasu Grzegorz zaczął coraz częściej rozmawiać z emerytowanym nauczycielem. Opowiadał, że ma syna, któremu chciałby kupić komputer. Mówił, że nie zna się na nowej technologii. Pytał więc go o to, czy mógłby mu coś doradzić. Na to chętnie Jurek starał się mu jakoś pomóc. Wiadomo też, że Grzegorz pożyczał od niego jakieś niewielkie sumy pieniężne. Niemniej Jurek nie miał o nim dobrego zdania. Uważał, że powinien podjąć się pracy. Przecież był zdrowy i sprawny. Nic nie stało na przeszkodzie. Zajęcie na pewno ociążyłoby mu głowę. Lecz 56-latek wciąż musiał wysłuchiwać jego problemów. Prawdopodobnie próbował mu coś doradzić, aby zmienił podejście do życia. Ale to nie dawało żadnych efektów. Nie wiadomo też, czy Grzegorz zwierzał mu się, że cierpi na depresję. Natomiast wiadomo, że 44-latek miał wcześniej problemy z prawem. Był karany. Powodem tego była jazda samochodem pod wpływem alkoholu. W piątek, 21 listopada 2008 roku, Grzegorz jak co dzień o tej porze roku zszedł do piwnicy, by przygotować trochę drewna na weekend. W drodze powrotnej do mieszkania na parterze zauważył sąsiada Jurka. Ucieszył się na jego widok, ponieważ chciał porozmawiać z nim na temat wcześniej wspomnianego komputera. Ten zaprosił go do mieszkania. W środku poprosił Grzegorza, aby weszli do pokoju, w którym znajdował się jego komputer. Chciał pokazać mu, jaki ma sprzęt. Grzegorz przez chwilę oglądał komputer, po czym zaczęli ze sobą rozmawiać. Jurek palił dużo papierosów, nawet w mieszkaniu. Podczas rozmowy również nie potrafił się od tego powstrzymać. W pokoju było trochę dymu. W pewnym momencie Grzegorz poprosił go o coś do picia.
Na to Jurek odparł, że może sobie śmiało pójść do kuchni i nalać szklankę wody z kranu. 44-latek tak zrobił i poszedł do kuchni. Tam zauważył na stole długi kuchenny nóż. Nie wiadomo, czy napił się wody, lecz wiadomo, że po chwili chwycił do ręki wcześniej wspomniany nóż i udał się do pokoju, w którym przebywał starszy mężczyzna. Gdy się tam pojawił, Jurek stał odwrócony. Zapewne go nie usłyszał. W tamtym momencie z niewiadomych przyczyn i bez żadnych skrupułów Grzegorz zadał mu 3 ciosy nożem w plecy. Przerażony 56-latek zdołał się jeszcze odwrócić. Lecz wtedy Grzegorz zaatakował go ponownie. Zadał mu 2 ciosy w klatkę piersiową. Wówczas Jurek upadł na podłogę. W wyniku obrażeń zaczął tracić dużo krwi. Wtedy też Grzegorz postanowił jak najszybciej pobiec ze swojego mieszkania. Tam od razu wpadł do łazienki i zapalił papierosa. Był zdenerwowany i wystraszony. Po kilku minutach zauważył, że w zlewie leży zakrwawiony nóż. Popłochu zabrał go ze sobą i dopiero teraz zaczęło docierać do niego, że to stało się naprawdę. Mężczyzna zdecydował się jak najszybciej go umyć. Po czym przebrał się, ubrał inne spodnie oraz zmienił bluzę. Następnie umyte narzędzie wrzucił do reklamówki i prędko wyszedł na zewnątrz. Udał się w kierunku kosza na śmieci, aby się tego pozbyć. Potem ponownie wrócił do mieszkania. W środku nie mógł się odnaleźć. Tego dnia nie miał już apetytu, a w nocy nie zmrużył oka. Następnego dnia z rana wybrał się na zakupy. Później odwiedził rodziców. Gdy od nich wychodził, zabrał ze sobą gazetę Fakt. Kiedy dotarł do mieszkania, postanowił rozpalić w piecu. Zjadł zupę, pozmywał i posprzątał. Po południu zaszedł do sąsiada, któremu ostatnio pomagał remontować dach garażu. Pożyczył od niego piłę do drewna. Wieczorem zjadł kolację, obejrzał film i położył się spać. W niedzielę rano poszedł do piwnicy. Później obejrzał mecz. Po południu wybrał się do rodziców na kawę. Pod koniec dnia wrócił do domu i ponownie rozpalił w piecu. I właśnie wtedy przyszedł mu do głowy brutalny pomysł. Udał się do mieszkania. Tam wziął płyn łatwopalny oraz zapalniczkę. Po chwili bez zastanowienia poszedł do mieszkania sąsiada, Jurka. Ciało 56-latka leżało w tym samym miejscu. Wówczas Grzegorz zauważył w pokoju kołdrę. Postanowił tym przykryć denata. Następnie odkręcił płyn, który ze sobą przyniósł i rozlał go na całej powierzchni kołdry. Po czym bez większych oporów wyjął zapalniczkę i podpalił to miejsce. Potem prędko wyszedł z mieszkania i zamknął je na klucz. W ręku trzymał pustą butelkę po płynie. Po kilku minutach wyszedł z kamienicy i ową butelkę oraz klucze wyrzucił do śmietnika. Po wszystkim wrócił do swojego mieszkania. Niedługo potem na klatce kamienicy zrobiło się dość głośno. Wkrótce nadjechała straż pożarna. Z mieszkania na parterze wydobywał się dym. Dostał się on również rurami wentylacyjnymi do innych mieszkań. Strażacy najpierw próbowali dostać się do mieszkania. Wszystkiemu przyglądał się Grzegorz. Po kilku minutach udało im się wyważyć drzwi. W środku było bardzo dużo dymu. Widoczność była praktycznie zerowa. Nie widać było ognia, ale wszystko wskazywało, że w jakimś stopniu się rozprzestrzenił, a później przygasł. Wkrótce strażacy natknęli się na ciało Jurka. Prędko wyciągnęli je na zewnątrz. Po chwili pojawiło się pogotowie. Lekarz od razu stwierdził zgon. Z początku podejrzewano, że 56-letni emerytowany nauczyciel po prostu się zaczadził. Palił dużo papierosów, mógł zasłabnąć i wtedy doszło do tragedii. Tak z początku myślało wielu mieszkańców tej kamienicy. Podobnego zdania były służby. Jednak, aby mieć całkowitą pewność, trzeba było poczekać na wyniki sekcji. Strażacy stwierdzili, że w mieszkaniu była bardzo wysoka temperatura. Dowodem tego była m.in. stopiona plastikowa lampa. Niemniej uważali, że przez bardzo szczelne i zamknięte okna ogień przytłumił się i samoistnie wygasł. W krótkim czasie na miejscu pojawiła się również policja. Strażacy zeznali śledczym, że ciało było przykryte nadpaloną kołdrą. Natomiast ofiara miała nadpalone ubrania.
Stwierdzili, że prawdopodobnie, gdyby ogień się rozprzestrzenił, mogłoby przez to ucierpieć wielu mieszkańców tej kamienicy. Wiele osób myślało, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Lecz w niedługim czasie sekcja wykazała, że starszy mężczyzna zmarł w wyniku zadanych 5 ran kutych, zapewne ostrym narzędziem. W wyniku tej sytuacji zaczęli przesłuchiwać wiele osób. Podjęto wszelkie kroki, aby jak najszybciej wytypować sprawcę bądź sprawców. Długo nie trzeba było czekać. Na podstawie zeznań sąsiadów ustalono, że głównym podejrzanym może być mieszkający piętro wyżej Grzegorz. Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzuty. Funkcjonariusze sprawę postawili jasno. Podczas długiego przesłuchania 44-latek przyznał się do winy, lecz nie był w stanie wyjaśnić, co popchnęło go do tak brutalnego czynu. Bezzwłocznie został zatrzymany w tymczasowym areszcie. Nieco po ponad roku w poznańskim sądzie okręgowym rozpoczął się jego proces. Zeznawało sporo osób, m.in. sąsiedzi, interweniujący strażacy, a także rodzina zmarłego. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa kuzynki Jerzego, Hanny. Jurek był moim kuzynem. Przyjeżdżał do nas czasami na obiad. Mama go wypytywała, jak mu się mieszka. Jurek był człowiekiem skrytym. Przyjaciół miał chyba tylko w szkole, wśród nauczycieli. Kontakty z sąsiadami ograniczał do minimum. Jednak niepochlebnie wyrażał się o jednym sąsiedzie. Jego nazwisko nigdy nie padło. Mówił o nim, że pożyczał drobne pieniądze, miał problemy z alkoholem, nie pracował. Kuzyn nie miał o nim dobrego zdania. Mówił, że jest to sąsiad uciążliwy, bo zawsze czegoś od niego chce. Tymczasem osoby, które mieszkały w tej kamienicy, zeznały, że emerytowany nauczyciel był bardzo cichy i spokojny. Twierdzili też, że był samotnym i inteligentnym człowiekiem. Niewiele rozmawiał z sąsiadami. Wiadomo, że bardzo chciał rzucić palenie. Miał też problemy ze wzrokiem. Spędzał dużo czasu w domu, czytał książki i oglądał telewizję. Jego jedynym spadkobiercą okazała się być gmina. Natomiast osoby mieszkające w tej kamienicy o Grzegorzu mówiły, że był całkiem spokojną i bezkonfliktową osobą. Lubił sobie czasem wypić, ale nigdy nikomu nie stwarzał problemów. Nie obracał się też w jakimś złym towarzystwie. Choć w jednym ze źródeł znalazłem informację, że jeden z sąsiadów na początku śledztwa opowiedział funkcjonariuszom pewną dziwną sytuację. Mężczyzna ten wraz z Grzegorzem pewnego wieczora spotkali się, porozmawiali i wypili trochę alkoholu. Pod koniec o coś się pokłócili, a potem każdy poszedł w swoją stronę. Po pewnym czasie owy sąsiad poszedł na chwilę do swojej piwnicy. Tam dostrzegł, że jego komórka lokatorska zaczyna się palić. Mężczyzna prawdopodobnie sam poradził sobie z tą sytuacją, ale ten podejrzany incydent utkwił mu w pamięci. Przypuszczał, że stał za tym Grzegorz. Podczas drugiej rozprawy oskarżony w pewnym momencie bardzo się zdenerwował. Powodem tego były podejrzenia kierowane w jego stronę, że jakoby miałby często pożyczać niewielkie sumy pieniężne od ofiary. Wówczas stanowczo wyjaśnił, że pożyczył od niego tylko raz. Mówił, że było to w 1999 lub w 2000 roku. Nie potrafił dokładnie określić daty. Stwierdził, że pożyczał kilka razy niewielkie kwoty od swoich sąsiadek. W dalszej rozmowie podkreślił, że sąsiad, który mieszkał obok niego, był dla niego bardzo uciążliwy. Pożyczył mu nawet niewielką kwotę. Twierdził, że to właśnie ten sąsiad nachodził Jerzego i prosił go o niewielkie pożyczki. Podczas dalszej rozprawy, jak i od początku śledztwa, Grzegorz wyraził głęboką skruchę i żal za ten czyn. Opowiadał, że od dłuższego czasu leczy się na depresję i przyjmuje leki. Z kolei biegli nie stwierdzili u niego znacznie ograniczonej poczytalności. Ustalono natomiast zaburzenia osobowości. Mężczyzna ciężko znosi krytykę. Prokurator zażądał wymierzenia kary 25 lat pozbawienia wolności. Zaś obrońca prosił o zastosowanie łagodniejszego wymiaru kary. 29 marca 2010 roku w poznańskim sądzie okręgowym zapadł wyrok. Grzegorz K. za zabójstwo został skazany na karę 14 lat pozbawienia wolności. Natomiast za spowodowanie niebezpieczeństwa na mieszkańców kamienicy
oraz podpalenie, zastosował karę 3 lat. Podsumowując, sąd orzekł karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Na sali wówczas nie było oskarżonego. Sąd w krótkim uzasadnieniu wyjaśnił, że okolicznościami łagodzącymi było przyznanie się do winy oraz wyrażenie skruchy oraz nieposzlakowana opinia na jego temat. Wyrok nie był prawomocny. Z tak krótkim wyrokiem nie zgadzał się przede wszystkim prokurator. Nastąpiła więc oczekiwana apelacja. Po kilku miesiącach Poznański Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Tym sposobem wyrok jest prawomocny. Wiadomo, że 45-latek również nie uczestniczył przy rozprawie odwoławczej. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Co sądzicie o tej sprawie? Czy zgadzacie się z tak krótkim wyrokiem? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz kliknięcia subskrypcji. Dzięki temu doceniacie moją twórczość i dajecie sygnał, że odpowiadają Wam takie treści. Pamiętajcie również, aby w komentarzach wyrazić się w sposób kulturalny. Dziękuję za dziś. Życzę Wam udanego i spokojnego tygodnia. Do usłyszenia.